Jestem ciekaw, jak dokładnie ta pomoc pańska, pańskiej żony tam na granicy wyglądała. Proszę o tym opowiedzieć. No najpierw spędziliśmy pół dnia w szpitalu w Hajnówce, gdzie było dużo, dużo do roboty, dużo przypadków, tam właściwie cały czas coś się dzieje, więc najpierw odwiedziłem 21-letnią matkę z dzieckiem, dziecko roczna dziewczynka, chora na zapalenie płuc. Zostali złapani w lesie razem z większą grupą i z resztą rodziny, z ojcem tego dziecka, z babcią, wujkiem, jeszcze innymi. No i matka z dzieckiem, ponieważ dziecko było chore, trafiły do szpitala, reszta rodziny najprawdopodobniej została wypchnięta z powrotem na Białoruś. Dziewczyna jest, no dość łatwo sobie wyobrazić, w jakim może być stanie. Nie wie, gdzie jest reszta jej rodziny, nie wie, co z nią będzie, kiedy dziecko wyzdrowieje. Nikt tego nie wie, znaczy prawdopodobnie zostanie wypchnięta też do lasu, no, chyba że poprosi o azyl, a nawet jak poprosi, no to nie wiadomo. No w tragicznej sytuacji, krótko mówiąc, byłem też tam świadkiem, pomagałem spotkać się synowi z matką, którzy nie widzieli się od 12 lat, bo syn uciekł z Syrii 12 lat temu do Austrii, tam w Austrii dostał azyl. Próbował ściągnąć rodziców, rodzice utknęli w lesie, matka pogryziona przez psy białoruskie. No tych historii mógłbym tutaj opowiadać przez następne pół godziny, nie mamy tyle czasu. Tym ludziom trzeba było przynieść coś do jedzenia, zapytać, czy nie potrzebują pomocy, prawnej jakiejś, czy nie potrzebują pełnomocników. No właśnie o to chciałem zapytać, prawda? Bo wy też się tak formalnie zaangażowaliście, bardzo konkretnie, prawnie w tę pomoc. No próbowaliśmy, wie pan, dość trudno powiedzieć, tam panuje dość duży chaos i dość trudno powiedzieć, co jest prawne, a co jest nieprawne. To znaczy paragrafy niby jasno się o tym wypowiadają, natomiast kiedy rozmawia się ze Strażą Graniczną i mówi się im coś o tych paragrafach, to oni właściwie się trochę podśmiechują z tego. Więc oczywiście tak, potwierdzam, zostaliśmy z żoną pełnomocnikami czwórki z Syrii, którzy dostali od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dokument interim measures zabraniający rzekomo przez ten Trybunał wyrzucania ich z kraju przez miesiąc, żeby rozpatrzeć ich sprawę, żebyśmy się wtedy dowiedzieli, kto to w ogóle jest, zanim umrą w lesie. No i, ale czy ten dokument będzie respektowany, czy to, że jesteśmy z żoną ich pełnomocnikami, zostanie w jakikolwiek sposób uwzględnione, chociażby w taki, żebyśmy się mogli dowiedzieć o ich losie, tego na razie nikt nam nie chce nawet powiedzieć, no i taka to sytuacja. Był pan tam na miejscu, spotkał pan tych ludzi, którzy cierpią w lasach. Mówi pan, że spotkał się także z reakcjami drugiej strony. I co pan sobie, panie Macieju, myśli, co pan czuł, kiedy pan był tam na granicy? Co pan myślał o majestacie państwa polskiego, o sprawności państwa polskiego, o tym, w jaki sposób ten kraj funkcjonuje? Mówię pan, co, nie miałem takich myśli. Raczej myślałem o tych ludziach, którym z jednej strony powiedziano, wejdźcie do tego lasu, z drugiej strony powiedziano, z tej strony nie wyjdziecie. A potem w tym pierwszym miejscu powiedzieli im, no z tej strony to też nie wyjdziecie. I taka jest sytuacja. No nie wiem, ja nie wiem, czym to się skończy, ale wiem, że po obu stronach tego lasu panowie ze sobą nie rozmawiają. Więc na razie jedynym pomysłem jest to, my was nie wypuścimy i pomysłem tej drugiej strony jest, my też was nie wypuścimy, czyli jak dobrze rozumiem sytuację na dziś, jest to wyrok śmierci dla tych ludzi, których wczoraj obejrzeliśmy zebranych jakoś razem, przynajmniej dużą grupę. No więc nikt nie ma innego pomysłu poza tym, żeby oni tam umarli, no bo jak po prostu zdaje się, że nikt nie ustąpi, tak? Łukaszenka jest zwariowanym dyktatorem, który jest szalony i on ich nie wpuści, no a my też ich nie wpuścimy, tak? No więc co się ma stać? To jest moje pytanie, które mi nie pozwalało tam, ani nie pozwala mi spokojnie to siedzieć w domu, ani tam spokojnie myśleć o majestacie państwa, bo tam są inne zadania do zrobienia niż myślenie o tym. Mm-hmm. No dobrze, spokojnie w domu pan siedzieć nie może. Już udowodniliście, że wy nie tylko zatrzymujecie się na słowach, przechodzicie także do czynów, bardzo konkretnie rodziną pomogliście, przyjęliście do siebie ludzi, którzy takiej pomocy potrzebowaliście. O jakichś kolejnych czynach w tej chwili także myślicie?
No nie wiem, trochę jesteśmy zaangażowani w działania różnych fundacji, różnych grup. Nie mamy jakiegoś bardzo precyzyjnego planu, po prostu mamy otwarte serca i jeżeli ktoś będzie naszej pomocy gdzieś potrzebował, no to nie jest wykluczone, że będziemy chcieli pomóc. No, tak zostaliśmy wychowani, żeby ludziom pomagać. Nie potrafimy jakoś obojętnie przechodzić. Wiem, że to wywołuje różne emocje i dyskusja jest trudna na ten temat. Natomiast też jakby chciałbym powiedzieć, że ta pomoc może być na bardzo różnych poziomach, bo można oczywiście pomagać ludziom w lesie bezpośrednio i pomoc jest legalna, chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć. Pomaganie jest legalne, nikt nie zasługuje na śmierć w polskim lesie, ale można też pomagać właściwie w takich rejonach, w których nawet nie trzeba jakiegoś bardzo zaangażowanej postawy społeczno-politycznej, bo myśmy na przykład pół dnia też spędzili w lesie, w puszczy, gdzie sprzątaliśmy, bo Puszcza Białowieska jest w tej chwili dość mocno zaśmiecona, jest tam mnóstwo rzeczy, starych butów, porzuconych spodnie, butelek, konserw, zebraliśmy kilka worków śmieci, czy taka pomoc kogoś bulwersuje? Chyba nie, prawda? Mhm. A jak pan ocenia, kiedy wczoraj wszyscy oglądaliśmy te obrazki na granicy, działania rządu w tym zakresie? Rządzący mówią, no nie możemy się ugiąć, nie możemy zrobić żadnego kroku wstecz, bo to pokaże Łukaszence, pokaże Putinowi naszą słabość, będzie jeszcze gorzej, dlatego twardo stoimy na granicy. Kupuje pan tę retorykę? Znaczy ja z utęsknieniem czekam, kiedy ktoś wyjdzie przed dziennikarzy, któryś z polityków wyjdzie przed dziennikarzy i mówi i powie: wiem, mam pomysł, co trzeba zrobić z tymi ludźmi. I wtedy zacznę oceniać polityków. W tej chwili nie jestem w stanie ich oceniać, bo nikt nie ma żadnego pomysłu. No i mam nadzieję, że nie będzie za późno, że ci ludzie, których właśnie widzimy teraz na ekranie, że oni to przeżyją, bo tam za chwilę będzie, to jest polski biegun zimna, te rejony, tak? Tam za chwilę będzie minus 15, minus 20 stopni. Oni tego po prostu nie przeżyją, dopóki któryś z polityków, albo to będzie polityk polski, albo to będzie polityk białoruski. Na tych drugich nie wiem, czy da się liczyć. Być może jeszcze jakoś na naszych da się liczyć, że wyjdą i powiedzą, mam pomysł, co zrobić, żeby ci ludzie za miesiąc nie zamarzli. Czekam bardzo na taki moment. A może trzeba by oddać w takim razie głos inicjatywę politykom, nie wiem, międzynarodowym, sprawić, że tą sprawą bardziej zajmie się Unia Europejska, jeszcze bardziej, nie wiem, Sojusz Północnoatlantycki, skoro u nas w kraju obserwujemy, nie wiem, czy można to tak nazwać, niemoc, a przynajmniej brak pomysłu na rozwiązanie tego konfliktu, tego kryzysu, który trwa już kolejny tydzień. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję, bo pan mi bardzo schlebia tymi pytaniami, ale ja naprawdę nie jestem politykiem i nie znam się na niej. Ja mam po prostu serce, które mi za bardzo drży, kiedy siedzę przed telewizorem i patrzę na tych ludzi i nie mogę siedzieć dłużej w domu, dlatego tam pojechałem i pomagam. Pewnie niewykluczone, że jeszcze pomogę, jeżeli pomoc będzie potrzebna. Nie wiem, ja nie znam się na tym, ja nie wiem, jak to rozwiązać. Ja wiem, że ci ludzie nie mogą umrzeć w lesie.